Był jednym z najbardziej poczytnych pisarzy międzywojennej Polski. Zaliczany był do grona może 5 najpopularniejszych pisarzy świata. 27 maja 1878 roku urodził się Ferdynand Ossendowski, pisarz, podróżnik, antykomunista. Ferdynand Ossendowski to genialny pisarz porównywany z Karolem Majem czy Jackiem Londonem, demaskator zbrodniczych działań rewolucji bolszewickiej. Już w czasie studiów i w czasie pracy naukowej angażował się w działalność polityczną, działalność wolnościową, za co spotykały go oczywiście kary ze strony władz carskich. W 1899 roku bierze udział w protestach studenckich i w wyniku tychże protestów musi uciekać z Rosji, uciekać z Petersburga i przenosi się do Paryża. Kontynuuje zresztą swoje studia chemiczne na Sorbonie. Najbardziej dramatycznym okresem życia Ferdynanda Ossendowskiego była oczywiście rewolucja bolszewicka. Nie trzeba dodawać, że zaangażował się po stronie antybolszewickiej. Był między innymi doradcą słynnego admirała Kołczaka w czasie wojny domowej. Przeszedł więc całą tę straszliwą epopeję rewolucji i krwawej wojny domowej na terenie Rosji. Nie miał złudzeń, jakie cele mają bolszewicy i jak rzeczywiście wygląda ich polityka. To on jako pierwszy opowiedział światu prawdę na temat rewolucji październikowej i jej wodza Włodzimierza Lenina. W książce tej między innymi bardzo dokładne dowody wskazał na to, iż rewolucja bolszewicka i sam Lenin finansowani byli przez rząd niemiecki. Nie trzeba dodawać, że tego typu wiedza spowodowała, iż władze Związku Sowieckiego uznawały Ossendowskiego za swego śmiertelnego wroga. Wydostał się z Rosji do Mongolii, tam również brał udział w antybolszewickich działaniach. Perypetie związane z drogą Ossendowskiego na zachód do Stanów Zjednoczonych przez Rosję, Mongolię, inne kraje Azji opisane zostały w niezwykle atrakcyjnej książce Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Wydana najpierw po angielsku w 1920-21 roku, przetłumaczona na wiele języków europejskich, stała się ogólnoświatowym bestsellerem. Jego książki wydawano w tysiącach egzemplarzy. Były tłumaczone na wiele języków świata. Ossendowski wydaje łącznie około 70 bądź 80 książek. Tutaj też jest to trudne do ustalenia. Zostały wydane w kilkudziesięciu, uwaga, milionów egzemplarzy, przetłumaczone na kilkanaście języków, co czyni go jednym z najbardziej poczytnych w historii pisarzy podróżników. W późniejszym okresie publikuje oczywiście artykuły prasowe, ale także wydaje książki dla młodzieży, a także dla dzieci. Moment jego śmierci jest wskazywany jako być może pewien dla niego ratunek i ucieczka. Dlaczego? NKWD, które powstało, które było takim następcą policji politycznej, czyli ČK, nawet po śmierci nie było w stanie Ossendowskiemu wybaczyć tego, co uczynił właśnie przede wszystkim poprzez książkę poświęconą Włodzimierzowi Iliczowi Leninowi. Rozkopali jego grób na tamtejszym cmentarzu. Chcieli mieć pewność, czy rzeczywiście spoczywa tam osobisty wróg wodza rewolucji październikowej. Na cmentarz w Milanówku, gdzie został pochowany Ossendowski, ściągnięty został przymusowo dentysta, który miał zidentyfikować na podstawie szczątek wygrzebanych brutalnie, bo tu nie można mówić o ekshumacji, tylko o brutalnym wygrzebaniu szczątek Ossendowskiego, miał zidentyfikować, czy rzeczywiście jest tam pochowany tenże znienawidzony przez bolszewie pisarz. Po pozytywnej weryfikacji zwłok została odcięta głowa od reszty ciała hrabiego Ossendowskiego. Twórczość Ossendowskiego była przez lata na komunistycznym indeksie. Nie można było jego książek wznawiać, a te, które znalazły się w zasobach bibliotecznych, zostały po prostu zniszczone.